Witam, że z tej strony Troll, w kolejnym odcinku z Harzman 4 na modyfikacji Pride and Fall jako Khaleesia. W ostatnim odcinku robiliśmy kilka zmian takich typowo związanych z drzewkiem gospodarczym oraz w międzyczasie się zaczęły pojawiać takie różne eventy, które wykonywały nam różne cele narodowe. I teraz jak zaczynamy kolejne, to wydaje mi się, że jak one się te pojawiają, to się te część z tych rzeczy odblokowuje, więc to na pewno będzie jedna z ważniejszych. Widzę, że kolejne wybory mamy. Idealne państwo, co chwila wybory. Tak. Jakby to nie było teraz. I widzę, że tutaj już nieco się pozmieniało. Jesteśmy na o wiele lepszych pozycjach. Więc powoli będziemy ogarniać sobie te wszystkie rzeczy. Dobra, tutaj sobie weźmy. Tutaj są te krótkie cele narodowe, więc nie ma jakiegoś większego problemu. Ok. Dobra, wydaje mi się, że my zawsze będziemy wspierać tych autokratów, więc tutaj weźmiemy. Teraz mamy debatę. Voted needs to pass, plus jeden, ita, non. A jak mamy to, żeby mieć poparcie? Jezu, ten sam się powiększył. Czekajcie, jak to tu działa? Mamy 62. Nie wiem, jak to działa. To jest zbyt skomplikowana mechanika. Naprawdę, zastanawiam się. Tutaj niby jest to. Tylko, że nie mamy siły politycznej. Mamy minusową siłę. Dobra, mamy coś. Okej. 7 dni, no to powinno być okej. Dobra. No tamci to nam dadzą, ale pytanie jest jak reszta. Reszta to nie widzę, żeby chciała dać nam. Okej. Dobra, jak to wygląda? 84, no to nie powiem, trochę słabo jest. Raczej nie uda nam się tego zdobyć. O nie, nie udało się. Ue. No nie powiem, teraz trochę większy jest ten senat. Co możemy porobić? Ale w sumie ja się nadal zastanawiam, jak to niby działa ten cały. Mamy tych czerwonych, mamy tych. Nie wiem, jak to działa. Okej. Nie mamy w ogóle siły politycznej teraz przez te wszystkie rzeczy. Italianie są przeciwko nam. No wszystko przeciwko nam jest. O Jezu, co to jest? A przynajmniej trochę usunie nam, ale to źle wygląda. A przynajmniej manpower mamy. Ja mam wszystko skorowane już, widzę. Okej. Dobra, więc tak naprawdę musimy czekać w głównej mierze. Nic innego nie możemy robić. Mamy przynajmniej, mamy już przynajmniej na plusie political power.
Więc co teraz? No teraz musimy czekać. W takim razie nie możemy robić tego, dlatego że nie będziemy mieć jakiegoś większego poparcia, to nic nie zrobimy. Żeby mieć większe poparcie, to musimy mieć political power. Ewidentnie nie zdobędziemy. Okej, jak tutaj wygląda? To może porobić, ale nie jest jakieś najważniejsze w obecnej chwili. Też nie jest. Też nie jest, ponieważ zazwyczaj nikt nie ma powietrza. A w takim razie research speed. Okej, to jest wszystko, co możemy. Ale chciałbym sobie jakiś. Jakiś sprzęt znaleźć, który by nam pomógł nieco. 0,20 to jest w miarę dużo. Okej, więc chyba trzeba tutaj pobudować albo znaleźć miejsce, gdzie jest węgiel. Jest gdzieś tutaj węgiel, jest tutaj. Okej. Dobra, więc niech się buduje. Tutaj jakieś bonusiki zawsze bardzo chętnie wezmę. A jak to wygląda z resztą? Wygląda to jakby coś takiego, że na razie i tak zbytnio nic nie mogę zrobić bez dużej ilości political power, naprawdę nic się nie da. Wcześniej jak miałem wojnę, no to się coś przynajmniej można było porobić, tylko że wszystko wydałem na tymczasowe, znaczy tymczasowe, na ważne rzeczy jednak, ale na rzeczy, które trochę trwają. Okej. Dobra, więc na razie nic z tego nie zrobimy. Tutaj nic nie mogliśmy zrobić. Więc. Więc musimy poczekać. Więcej nic nie zrobię. O. Uwielbiam ten moment, kiedy. Dosłownie. Muszę mieć otwarte okno, żeby cokolwiek móc robić i się pies wtedy włącza. Okej. Wygląda na to, że ZHP zdobyło tutaj władzę. Ale oni chyba nie mają pełnego drzewka, mają tylko to pewnego miejsca. Dobra, mamy trochę political power zdobyte. Pytanie jest takie. Co możemy z tym zrobić? Możemy lojalność zdobyć, ale wydaje mi się, że lojalność mamy wystarczająco. Dobra, więc chyba to zrobimy. I to. Chyba tego się nawet nie opłaca nam zbytnio robić. Dlatego, że to nawet nie jest jakieś takie mega ważne. Okej. Więc najpierw zróbmy to i w międzyczasie będziemy przekonywać tych. No to w ogóle nie rozumiem, na czym dokładnie ma polegać. Bo to jest, żeby ten lojalność jak największą mieć. No, ale to w miarę nie jest jakieś takie trudne do. Co tu się zostało? Ojciec Mateusz.
Dobra, więc wydaje mi się, że moglibyśmy teraz spróbować popchnąć kolejną z tych ustaw. Ale wydaje mi się, że nie mamy poparcia aż takiego dużego nawet. To jest coś takiego, jest 139, ale nawet oni nie chcą popierać własnych ustaw. Okej, więc może coś, co się wszyscy zgodzą, to może się nam uda. Bo jeżeli będziemy co chwila tracić... Okej... Wydaje mi się, że... mamy niektóre bypassowane, okej. Dobra, zrobimy autokratów. Ale wydaje mi się, że znowu będzie tak samo jak ostatnio, czyli... Oczywiście, że mamy... A jak... Jak to się dzieje, że kompletnie, ale kompletnie nie możemy nic przepchnąć? Okej. Dobra, mamy dosyć duży bonus, widzę. Ale nie mamy wystarczająco dużo czasu. Dobra, zróbmy to. Albo nie jest nawet wystarczająco. Okej, okay, ile jest? 106, dobra, dalej będziemy. Czyli w głównej mierze polega to na tym, że jak mamy głosowanie, to musimy mieć dużo political power. Okej. Okay. Czy to nie zmienia coś w głosowaniu? Nie wygląda na to. 150, tak, nice. Mamy wystarczająco dużo poparcia. Tak, wystarczy mieć dużo hajsu. I tyle. Okej, okay, kolejne dywizje. No, wygląda na to, że nic raczej nam nie przeszkodzi. Czyli trzeba zebrać dużo political power i tyle. Jej! Udało się. Dobra, oni mają dużo tego punktów, ale nie wiem na czym mogą spożytkować to. My w międzyczasie możemy zawsze tutaj wydać to, żeby mieć większe poparcie w Senacie. Ale możemy tutaj też porobić to, żeby lepsze broni też mieć w międzyczasie. Okej. Okay. Bardzo rzymska broń karabin. No i teraz możemy o to, o, jak to usuniemy, to byłoby znakomicie. Dobra, czyli już nieco rozumiem, co chodzi. Czyli, że mamy te problemy, później mamy głosowania i później nam się pokazuje wynik tych głosowań. Dobra. To już jest w miarę zrozumiała mechanika dla mnie. Więc możemy zacząć to robić. Co to jest? Integracja barbarzyńców. No, zobaczymy, co to jest. Więc co wy chcecie? A, czyli że najpierw muszą gdzieś służyć, a później dopiero. No, dobra, zobaczymy, jak to wygląda. Ile jest poparcie? 79. Dobra, w takim razie jak zwykle robimy. Up. Dobra, 109 i jeszcze to. 126, to jeszcze trochę będzie potrzebne. Jeszcze trochę. Tak naprawdę wystarczy jedno, ale to tak mało kosztuje, że nawet nie muszę się zbytnio martwić. Dobra. No i mamy poparcie. Znakomicie. A, czyli do następnego głosowania będziemy potrzebowali oczywiście nieco więcej
nieco więcej siły politycznej, ale przynajmniej wiemy już, jak tą mechanikę robić. Okej. Kolejne dywizje. Może zacznę trenować po jednej z tych dywizji, bo mamy dużo sprzętu. Tego i w sumie produkujemy go w miarę dużych ilościach. Okej, co tutaj jest? Post Basic Reforms. Aha, czyli musimy najpierw te główne reformy zrobić. Dopiero później te mocniejsze. Ale wydaje mi się, że tutaj też mam wystarczająco siłę, żeby coś poprzeć. Dobra, myślę, że jedno zrobię. Ale... zobaczymy, dobra. Okej, czyli obywatelstwo w głównej mierze teraz robimy. Is not creating debating? Znaczy się, wydaje mi się, że debatujemy. Właśnie to jest ten problem, że debatujemy. A, nie możemy większego poparcia zdobyć od nich. Okej. Okay. O nie, uni, uni, uni. No. O no. Nie możemy tego zrobić. Dobra, ale wygląda na to, że jesteśmy w wojnie. Okej. Okay. Czyli ze wszystkiego, co mogło się zadziać, jeszcze to musi być. Okej, okay. Pytanie jest takie, czy ta wojna jest taka szybka wojna, czy jest jedna z tych wolniejszych? No trochę sobie szykowałem dywizję, więc nie powinno być aż tak źle. Ale najpierw musimy wysłać tam całą naszą armię. Dobra. Jest zielone, więc nie widzę problemu. Dobra. Dlaczego na tym froncie jest mało dywizji? Mamy 4 dywizje dosłownie na tym froncie. Dobra. Jak to wygląda? Maksymalna agresywność. Dobra. W głównej mierze się trochę wdali na nasze terytoria, ale nie powinno być aż tak źle. Okej, okay, jak to wygląda z tym? A, tutaj się skończyło. Dobra. Chyba zawsze mogliśmy przejść do tych, żeby poparli nieco. Więc trochę słabo zrobiłem, ale okej, okay, bywa. Okej, okay, popularność może nieco sobie zbijemy. Ale chyba więcej już zbytnio nie możemy zrobić. Dobra, wysyłajcie. Okej. Dobra, wygląda na to, że ta wojna nie będzie jakaś taka mega trudna. Będziemy mogli z łatwością tutaj porobić. No ta dywizja tutaj została okrążona. Jak to wygląda z tym 1000 do 6000? Dobra, nie, no to jest duża różnica. No musimy po prostu poczekać, jak się nam uda coś przejść, bo tutaj, żeby teraz mikro robić na tym, to już trudno będzie ogarnąć. Czy robić to teraz? No niby ważna rzecz, ale nie wiem, czy w trakcie wojny to jest znakomity pomysł, żeby tym się zajmować. Dobra, wydaje mi się, że po prostu powinniśmy trochę popchnąć to, ten front, zrobić takie trochę wężyki, bo ogólnie to nasze dywizje walczą, tylko że
Przeciwników jest dużo, że... Więc trochę to może potrwać. Okej, oczekiwanie jest najważniejszą rzeczą w tej grze. Ale oczywiście my nie lubimy oczekiwać. Mamy już pełną doktrynkę, mamy teraz możliwość tego porobienia dalej. Dobra, więc nie jest aż tak źle. Okej, nie wiem co to za region. Jest event Templari. Okej. Nie wiem czy chcemy z Francji. My wybierzmy lokalnych. Budexopolis. O, pamiętam jak jakiś była taka prezentacja z Parpu i tam było, że na temat nazywania, że te Budepol to nie jest dobra nazwa. Było nawet to śmieszne. Okej. Jak tutaj wygląda? Okej, nie możemy tego zrobić. Co tu musimy? A, musimy resztę porobić. Dobra, dobra. Rozumiem, rozumiem. Co tutaj możemy? Możemy tutaj trochę zaprosić. Dostać wsparcia. No, już naszym mamy dosyć dużo wsparcia, więc nie jest tak źle. Ej, nie chciałem tego. Dobra, tutaj trochę trudno tam zobaczyć przez ten napis Work in Progress, ale dało mi się coś zobaczyć. Dobra. Kolejne bonusiki zawsze chętnie. O nie, tam straciliśmy jakieś dywizje. O nie. Mamy kolejną złą rzecz, którą będziemy musieli zreformować. No, wygląda na to, że nie jest aż tak źle u nas. Ale się nam wyłączyło? A, tak, wyłączyło się, bo... Ponieważ nie mamy kofeiny. Dobra. Więc może się zajmiemy w takim razie tym bardzo poważnym problemem. Tutaj by się przydało, żeby trochę... A nie, nie możemy się zająć. Nie możemy się tym zająć, bo nie mamy siły politycznej. A możemy coś innego robić? Nie, nie wydaje mi się. Więc musimy pozbierać siłę polityczną. Wpierw. Okej. W głównej mierze chyba ta wojna nas tak zajęła, ponieważ tak to zbytnio nie mamy zbytnio szans. Oraz jedna z tych dywizji się przebiła. Więc bardzo chętnie byśmy próbowali ją odbić. No, chyba już wiemy dlaczego część dywizji nam zniknęła. Dobra, ale wygląda na to, że nasz front jest w miarę równy. I możemy budować pałac, przynajmniej to zróbmy w międzyczasie. Chociaż jak mamy 50, to chyba już nie powinno być aż tak źle. Dobra, nie, poczekamy sobie jeszcze chwilę, żeby trochę więcej tego było. Okej, wygląda na to, że trochę naszych dywizji poharatali, ale my jesteśmy na dobrej ścieżce. Okej. Wygląda na to, że nasze jednostki się dobrze tutaj radzą, tylko że te dwie jednostki oczywiście, że nigdy nie przyjdą na granicę, dlatego że one nawet nie mogą tam przyjść. Mają dosłownie rozkaz, do którego nie mamy dostępu. Okej. Mamy wystarczająco w sumie już political power, więc możemy się tym zająć. Wygląda na to, że zrobiliśmy pełną lukę w froncie, ale
tamto miasto. Tamto miasto tutaj. Możecie przejść szybko. Chodzi o to, że chcę zrobić front tutaj. Ok. I teraz, jak już możemy dalej robić, to zróbmy tutaj. I teraz czas na głosowanie. Jak to wygląda? 89? Jest w miarę. Dobra. Dobra, jak to wygląda? Głosowanie 111, no to... jeszcze musimy trochę porobić. ...152, no to jest ok. Musimy lojalność tutaj ich też zwiększyć, bo ciągle zapominamy. Wygląda na to, że... Wygląda na to, że już wszystko tutaj jest w miarę opanięte. Dobra, czy przeszło to, czy... Chyba jeszcze nie. Właśnie, jeszcze nie. Okej. Dobra, udało nam się przepchnąć bardzo ważną ustawę. Ale my teraz musimy tutaj dalej pociągnąć własne sprawy, ponieważ mamy oczywiście tą wojnę. I jak to wygląda z tym? W miarę okej. Trochę też tracimy tych dywizji, ponieważ zostają okrążone. Nam trudno ogarnąć wszystkie fronty. Ale przynajmniej przejmujemy te tutaj wszystkie punkty zwycięstwa, które będą dla nas bardzo potrzebne. I jak to wygląda z dywizjami? No, dywizje po pewnym czasie też wracają, ponieważ udaje nam się ich ogarnąć. Okej, mamy agencję. Więc możemy ją wysłać gdzieś. No i teraz tylko punkty zwycięstwa przydałoby się. No, część rozkazów to nasze dywizje się odłączyły. Tutaj odbili Poznań. Więc jakby tutaj nasze dywizje mogłyby wrócić i tutaj przejąć z powrotem. Okej, przejęli. W takim razie, ile mamy tam? W miarę dużo, ale może najpierw tutaj jeszcze trochę poróbmy. Dobra. Jest, o, wpadli wreszcie. To było mega denerwujące, jak tutaj ciągle chodzili. Dobra. Więc wy... Lojalność musimy wam zwiększyć, bo macie bardzo niską lojalność. Wam też musimy. I wam też. Okej, więc tak naprawdę musimy poczekać. Okej. Nie mam siły politycznej, żeby coś przepchnąć. Okej. Czy nie ma czegoś innego, żeby popularność sobie zwiększyć, takiego, co naprawdę by nam coś dało? Okej. Kolejny. Lepszy miecz. Możemy zjednoczyć Wielkopolskę. I mamy coś. Nie mamy gubernatora, czyli co, będziemy mogli teraz nadawać gubernatorstwo? A, znakomicie. Dobra. W takim razie kontynuujemy. I co tutaj jest? A, mamy już
nowe drzewko, ale najpierw może skończmy już obecne. Rozaczniemy później resztę. No, nasza armia trochę ucierpiała na tej wojnie, nie powiem. Ale powinniśmy być na lepszych, lepiej przygotowani na kolejne. Okej, okay, przynajmniej mam bardzo dużo war supporta. To się zawsze przydaje. I tutaj pisze, że co możemy porobić. Okej. Okay. Zawsze lubię pobudować sobie jednak te budynki, bo później... Później są pewne plusy z nich. Ale tutaj muszę... Dobra, zaczynamy kierowanie. Okej. Okay. Tutaj powoli się będziemy zajmować tym, ale musimy najpierw ogarnąć sobie to, dlatego że mamy problemy z lojalnością naszych jednostek. Tutaj chyba już nic więcej zbytnio nie zrobimy. Tutaj. Okej, mamy kolejny kryzys. Znakomicie. Dosłownie co chwila mamy jakieś kryzysy. Dobra, bardzo chętnie też sobie wezmę ten manpower, jak się pojawia, ale... jak to mamy? 64... Dobra, zrobimy ten cel narodowy, po czym... A w sumie już to jest. Po czym zrobimy kolejne głosowanie, ale głosowanie chyba zrobię w kolejnym odcinku. Póki co tutaj... właśnie, co się stało? To chyba jakiś bonus, modyfikator dostaliśmy. Okej, więc zróbmy głosowania. I w następnym odcinku to zrobimy. Więc był z nami Trevor. Bardzo wam szczery. Na modyfikacji Pride and Fall. Jako. O, już nie jesteśmy Kalisją. Imperium Kalisanum. No to. Cześć.